Wybitny twórca dzieł scenicznych, wieloletni dyrygent i dyrektor sceny operowej Teatru Narodowego, Karol Kurpiński, przyszedł na świat 4 lub 5 marca 1785 roku we wsi Włoszakowice w Wielkopolsce. Jego ogromne zasługi dla Warszawy, działalność twórcza, pedagogiczna oraz publicystyczna spowodowały, że jest uznawany za jedną z czołowych postaci życia muzycznego stolicy w pierwszej połowie XIX wieku. Doświadczenia muzyczne zdobywał w orkiestrze hrabiego Polanowskiego w Moszkowie pod Lwowem. Krótkotrwała znajomość z Wojciechem Bogusławskim we Lwowie poskutkowała przyjazdem Kurpińskiego do Warszawy i objęciem w 1810 roku posady drugiego dyrygenta w Teatrze Narodowym. Jego zasługi dla tej instytucji, mieszczącej się pierwotnie w niezachowanej do dzisiaj siedzibie przy Placu Krasińskich, były ogromne. W 1824 roku objął funkcję pierwszego dyrygenta i pełnił ją aż do 1841 roku. Za czasów jego urzędowania orkiestra osiągnęła europejski poziom i wykonywała najznamienitsze bieżące tytuły operowe, choćby Wolnego Strzelca Webera czy Roberta Diabła Meyerbera. To także Kurpiński poprowadził Cyrulika Sewilskiego Rossiniego podczas otwarcia nowej siedziby Teatru Wielkiego przy dzisiejszym Placu Teatralnym w 1833 roku. Co ciekawe, Kurpiński poprowadził kameralny skład podczas próby generalnej koncertu F-moll i fantazji A-dur Fryderyka Chopina w mieszkaniu twórcy w oficynie Pałacu Czapskich-Krasiński przy krakowskim Przedmieściu 3 marca 1830 roku. On także dyrygował podczas premierowego wykonania dzieł młodego Chopina w Teatrze Narodowym 17 i 22 marca. Obok działalności artystycznej i publicystycznej od 1817 roku Kurpiński poświęcał się też pracy pedagogicznej w Szkole Muzyki i Sztuki Dramatycznej, a owocem jego wielkiego zaangażowania był wydany w 1818 roku podręcznik do nauki muzyki zatytułowany Wykład systematyczny zasad muzyki na klawikord. Kurpiński utrzymywał też bliskie kontakty z warszawską elitą intelektualną. Od 1816 roku był członkiem Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 1823 roku mieszczącego się w Pałacu Staszica przy Nowym Świecie 72, dzisiejszej siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Członkostwo w towarzystwie gwarantowało Kurpińskiemu bliskie kontakty m.in. z Julianem Niemcewiczem czy ówczesnym prezesem i fundatorem nowej siedziby Stanisławem Staszicem. Ostatnie lata swojego życia spędził na uboczu. Mieszkał przy ulicy Żelaznej 90. Zmarł 18 września 1857 roku i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.